Kiedy byłem w seminarium, chyba na trzecim albo czwartym roku, przyszedł także do krakowskiego seminarium nowy kleryk, który był lekarzem z wykształcenia. Nie był zainteresowany praktyką medyczną. Mówił, że nie ma zamiaru przedłużać czy też praktykować, żeby nie tracić uprawnień, ale interesował się medycyną tak w ogóle. Wybrał także seminarium naukowe z Pisma Świętego po to, żeby podjąć taką pracę jak ocenę z punktu widzenia medycyny, biologii, także i zasad sanitarnych, rozprzestrzeniania się epidemii, podjąć te zasady, które są w prawie mojżeszowym z punktu widzenia właśnie współczesnej wiedzy medycznej czy biologicznej. Praca była pewnie nie pierwsza w świecie, bardzo ciekawa, promotor bardzo się z tego powodu tej pracy cieszył i praca dowodziła tego, że te zasady, które znajdujemy w prawie mojżeszowym dotyczące na przykład trądu, są bardzo mądre. Odnajdujemy w nich właściwie to, co dziś nas spotyka i do czego musimy się dostosować, czyli separacja tego, kto jest chory, zakażony. To także ten, co nazywamy dziś dystansem. No i przede wszystkim jasna diagnoza, kto jest chory, a kto nie jest chory. Dziś mogliśmy usłyszeć tylko niektóre zasady rozpoznawania, czy to jest choroba skóry, jakakolwiek, czy też jest to trąd, choroba wtedy nieuleczalna. Trzeba wiedzieć, że na Bliskim Wschodzie właściwie dominują dwie bardzo poważne grupy chorób. Jedne dotyczą oczu, a drugie choroby dotyczą skóry właśnie. Kiedy przez pewien czas dość często bywałem na Bliskim Wschodzie, to przestrzegano mnie przed tym, żeby nie naśladować witających się i żegnających bardzo, bym powiedział, cieleśnie, pocieraniem o policzka i obejmowaniem się z ludźmi, którzy tam żyją, z tego powodu, że oni wszyscy mają skórę chorą, bardziej lub innym sposób. I nie przekazują tego już innym, ponieważ ta ochrona ich ciała, ich system immunologiczny jest już tak przyzwyczajony, że mogą się witać, jak się witają, ale dla Europejczyków mogłoby to się skończyć bardzo długim leczeniem, zresztą i zawsze skomplikowanych chorób skóry. Moglibyśmy czytać o wiele więcej niż usłyszeliśmy o różnego rodzaju schorzeniach skóry, które nie są trądem. Osobne objawy są dla tych, którzy są łysi, inne dla tych, którzy mają owłosienie. W różnych miejscach plamy w różny sposób są oceniane i ta ogromna wiedza, która miała odpowiednio odizolować tych, którzy są chorzy, została złożona w ręce kapłanów świątyni. Oprócz tego, że składali ofiary, że modlili się, oprócz tego, że rozeznawali, co jest czyste, a nieczyste, to także do nich przychodzili ludzie, których rodzina posłała albo ktoś sam się zgłaszał, żeby kapłan rozeznał, czy to jest trąd, czy nie. To kapłan także wskazywał, jakie środki należy podjąć. Ma iść na 8 dni jeszcze na obserwację, ma iść poza miejsca zamieszkałe. No i tak jak dziś mogliśmy usłyszeć, zasady postępowania tych, u których rozpoznano chorobę trądu, były bardzo surowe, jeżeli idzie o zachowanie. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Zasada ta jest pisana oczywiście w trakcie wędrówki przez pustynię, ale nic nie zmieniło się wtedy, kiedy Izraelici zamieszkali ziemi Izrael. Zobaczmy, że te zasady, które przeczytałem i te, które wskazują na to, kiedy jest trąd, a kiedy go nie ma, zostały dołączone do przykazań religijnych, z sankcją religijną. Niektórzy dziś obruszają się na sankcje, które proponuje sanepid, czy zasady medycyny, czy epidemiologii i mówią, że mamy swoją religię. A jednak
ciągle nas obowiązuje także i to przykazanie piąte, nie zabijaj, to znaczy nie narażaj swojego życia, ani swojego, ani swoich bliźnich. Zobaczmy też dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawia trędowatego. To szanuje te rozstrzygnięcia, które mają w swoich rękach kapłani świątyni. Mimo że Jezus powie, że świątynia nie ma sensu, kiedy będzie złożona jedna, jedyna ofiara, ale w tym czasie kapłani mają strzec czystości narodu, zdrowia tego narodu wybranego i dlatego też Jezus posyła człowieka uzdrowionego z trądu do kapłana, żeby go przywrócił do społeczeństwa. Szanuje te kompetencje i także wartość tych przepisów, do których się dostosowywano i dzięki czemu też naród Izraela należał do najbardziej zdrowo żyjących i najbardziej też zabezpieczonych przed różnego rodzaju chorobami. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Amen.